Siemaneczko wszystkim, z tej strony ja, czyli chyba wiecie kto, chyba czy widzicie nazwę tego kanału i wraz ze mną jest... Ten drugi. No ten drugi, czyli tam jak wiecie, w tytule jest nazwa tam kanału jego, no czyli właśnie, Pixel. Wiecie kto, po co przedstawiać. Dokładnie. Jedziemy z koksem, moi drodzy. Dzisiaj zabieramy się za zone pod nazwą Oil Desert Zone. I no cóż... Zobaczymy, co ciekawego tam nas spotka. Już nie mogę się doczekać tych faili i tego wszystkiego całego rage'u, który prawdopodobnie czekał mnie, kiedy nagrywałem, że tak powiem, ten oto wspaniały poziom. No. Czemu tak długo czekamy na to, aż się rozpocznie? Już się rozpoczęło, my friend. O. No i dobrze. Tak więc jedziemy sobie z koksem. Czym charakteryzuje się ten Oil Desert Zone? Przede wszystkim... To jest Oil Ocean, tylko że z piaskiem. Dziękuję za uwagę. No, czyli widzicie, już możemy zakończyć w tym momencie mówienie na temat tego poziomu. Jak w Sonic Forces było Green Hill, tylko że z piaskiem, tak to jest Oil Ocean, tylko że z piaskiem. Dodatkowo jest to fajna mechanika wiatru w niektórych częściach poziomu, sekcjach poziomu. I przyznam szczerze, że żuki, które występują w tym poziomie, strasznie irytowały, bo rzucają tymi kulami na prawo i na lewo i generalnie nie powiem, że nie są bardzo mocno upierdliwe. Ja też nigdy nie umiem jakoś timingu w nich złapać, żeby albo nie dostać w pierdziel, albo je zabić, coś, nie wiem. Po prostu... Za bardzo się spieszę. Tak, po prostu pójdźmy może na taki kompromis i uznajmy po prostu, że oni są słabo zaprogramowani, po prostu twórcy się nie postarali, generalnie zrobili tak celowo, żeby nas jeszcze striggerować wszystkich. Pójdźmy tym takim, bo to jest najprostszy tok myślenia, nie? No i ono, lepiej zwolić na deweloperów. Dokładnie, ty to jest... Czytasz mi normalnie w myślach, nie? Najlepiej na nich zwalić, dokładnie tak, zgadzam się. Tylko w sumie, wiesz co? Bo ja słyszałem, rzecz jasna, że Chad... Nie taki czad, że czadowy jak Mateo Gaming. Oj, przepraszam, że wspomniałem Mateo w Let's Play. Pozdrawiamy Mateo! Słyszałem, że czad, który się unosi z kominów takich jak chociażby tam w tle, ponoć jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Ciekawe, dlaczego Sonic w takim bocie nie odczuwa żadnych, że tak powiem, kaszlenia czy czegokolwiek. W sensie, wiesz, nie pokasuje sobie. Ten jeż oddychał w kosmosie. Czego ty jeszcze, człowieku, chcesz bardziej od niego? I to jest bardzo zabawne, bo w sumie może oddychać w kosmosie, ale wody to cholernie się boi. Nie może oddychać w niej normalnie. A jak może, to tylko za pomocą bąbelków. Znaczy w sumie tak w kanonie to nigdy tak naprawdę nie było powiedziane, że Sonic się boi wody. Tak naprawdę to banie się wody to na dobrą sprawę tylko było w Sonic X i w LEGO Sonic Dimensions. Chyba też w Sonic Boom też było wspominane, ale pewien nie jestem. Więc no w grach tak naprawdę chyba nigdy tak jakoś nie pokazywał, czy boi, czy nie boi się wody. No to w sumie w takim bo dzisiaj cofam argument i generalnie się nie znam. Możecie mnie teraz hejtować w komentarzach, że pierdyknąłem głupotę, że Sonic boi się wody. No więc, no, zapraszamy. Ciekaw jestem, jakie będą komentarze po pierwszym i drugim odcinku. Z góry przepraszamy generalnie za pierwszy odcinek, jeżeli wyszedł dosyć taki sztywny, albo nie wiem, jakiś taki nieswój, bo wiecie, no, musieliśmy się na nowo oswoić z myślą, z tą piękną grą, jaką jest Sonic 4 Episode 2 i z tymi pięknymi komentarzami, które nas czekają, że ludzie czekali aż 3 lata na tę świetną serię. Co nie? Dokładnie. Więc byliśmy pełni stresu. Pamiętajcie, my też się stresujemy, my nie jesteśmy pieprzonymi robotami. Dodatkowo wiecie, post komentarze. No dokładnie, to jest jeszcze gorzej, nie? Ale no niestety, ja nie pomyślałem, żeby wtedy nagrać ten let's play. Ale wiesz co, byłoby zabawnie, gdybym teraz tak na przykład znalazł... Przykładowo, gdybyśmy to nagrali 3 lata temu w live produkcji, ja nagle znajduję ten gameplay i mówię sobie, ej patrz, ciekawe co my tam za głupoty gadaliśmy. No i przy okazji zginąłem, pierwsza śmierć chyba to jest nawet. Nie, no, my sobie próbowaliśmy to robić live, nagraliśmy chyba jakieś, nie wiem, 10 minut nas starających się połączyć i nic z tym nie robiących praktycznie. Dokładnie tak, i potem powiedzieliśmy, że pieprzymy to w cholerę i seria zniknęła na 3 lata. I teraz, jak widzicie, po 3 latach odkopałem tą serię na moim dysku z Avermedii, którą wtedy nagrywałem, dlatego będziecie mieli w takiej pięknej jakości, bo to była nagrywarka HD. Tak więc, nic tylko się cieszyć,
Czyż nie? A teraz no, porozmawiamy sobie, że tak powiem, na jakieś randomowe tematy. Wiem, mieliśmy to zrobić, jak wy nam zadacie komentarze. I dlaczego jestem taką pierdołą, że drugi raz prawie że w tym samym miejscu zginąłem? What the fuck? Przypomnij mi, żeby do tego what the fuck zrobić, że tak powiem, cenzurę, bo wiesz, na let's playach to trzeba być family friendly, pamiętaj. Oczywiście, no panie. Jak to nie family friendly można być? No właśnie, jak tak, nie wolno tak, nie? Ale dobra, wracając jakby, albo rozpoczynając naszą myśl, wiem, że pewnie teraz na nas z widłami wyskoczycie, że ale przecież mieliście czekać na nasze opinie w pierwszym odcinku, a co wy walicie tutaj za ściemę teraz, żeby... Mamy w dupie opinie. Nie mamy w dupie opinii. Po prostu wyszło tak, że no wiecie, chcemy was jeszcze tutaj trochę rozpieszczyć tym Sonikiem 4 epizod 2, żebyście mieli na zapas nagranie, tak więc wiecie, no. Czujcie się zachwyceni. Mamy tyle, ile można, żeby znowu 3 lata nie czekać. Dokładnie. Więc cieszcie się, a nie narzekajcie. Dokładnie. Cieszcie się, radujcie się i cieszmy się wszyscy. I nie wiem w ogóle, po co ja w ogóle tym Talesem tutaj chciałem wrócić. A, po te pierścienie, bo pewnie by mi nie starczyło na wielki pierścionek, który jest na końcu poziomu, który nas zabiera do Special Stage. Tak. Więc generalnie o czym moglibyśmy tutaj pogadać? No powiem wam teraz tak. Generalnie to ja, najwspanialszy ja, dobra, ja tak o sobie oczywiście nigdy nie mówię, wybrałem się ostatnim razem do MediaMarktu, to co ci w sumie opowiedziałem przed nagraniem. I doznałem pewnego swego rodzaju szoku. Dlaczego doznałem tego swego szoku? Otóż przyszła do mnie informacja taka, że zaczęli sprzedawać mikrofony, ale nie byle jakie mikrofony. Mianowicie firma Trust, z tego co zauważyłem, albo zaczęła wprowadzać jakby nowe mikrofony, nowy sprzęt na rynek, albo po prostu został on udostępniony już w tym MediaMarkcie, w którym ja, że tak powiem, często uczęszczam, bo wiecie, sobie jakieś gry kupić, czy tam popatrzeć nad jakimś sprzętem. I zaczęli sprzedawać, o ile znajdę zdjęcie na grafice, jakiekolwiek czy cokolwiek, to tutaj będziecie mieli teraz zdjęcie wklejone tych oto sprzętu. I generalnie nie zdziwiłoby mnie to, chociażby przez pryzmat tego, że hej, no nowy mikrofon, nie wiadomo, wszystko co nowe, no to nie powinno cię w ogóle dziwić. Aczkolwiek cena tych mikrofonów jest dosyć ciekawa i interesująca, bo one chodzą po 700 zł, 600-700 zł. I się zastanawiam, czy to jest przez pryzmat tego, że MediaMarkt, nie wiem, może w pewien sposób, no nie wiem, przewyższa cenę, czy to jest na takiej zasadzie, że, no nie wiem, jest tyle wart ten mikrofon, bo on, nie powiem, że nie zainteresowało mnie to. Co macie na ten temat? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekaw, czy wy spotkaliście się z takim modelem mikrofonu, czy też nie. Czy może ktoś znajdzie się w sekcji komentarzy albo na czacie, bo nie wiem, czy ten chyba let's play będzie leciał, tak jak wspominałem, w trybie premiery, to może na czacie będziecie przy okazji pisać. To jestem ciekaw, czy ktoś, nie wiem, spotkał się z takim modelem, czy ktoś nabył ten model i jest w stanie powiedzieć, albo zarekomendować, albo stwierdzić, że jest to gówno i szkoda jakby pieniędzy na to wydawać. Czekamy na opinię. Nie, tak według mnie to ogólnie z moim doświadczeniem z MediaMarkiem wynika to, iż oni często podnoszą ceny, a zapewne mikrofon jest o tyle droższy, że nie wiem, ja przynajmniej nie znam żadnego takiego nie wiem jak to powiedzieć, takiego dość znanego sklepu, powiedzmy, który by sprzedawał taki dość specyficzną rzecz, no bo jednak dla typowego Kowalskiego taki mikrofon w słuchawkach czy coś, to jest praktycznie no good enough, wystarczające, a taki już to bardziej profesjonalny sprzęt to rzadko widzę, żeby ktoś kupował, to zdecydowanie potrzebne do specyficznych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, ktoś bawi się w voice acting, to mu to jest potrzebne, jak ktoś robi na YouTubie, to raczej powinno mu to być potrzebne, streaming i tak dalej, aczkolwiek, co powiedziałem, aczkolwiek, i dlatego pewnie trochę zawyższają cenę, bo
bo po prostu są prawdopodobnie jedni z niewielu sklepów, które mogły mieć coś takiego, więc trzeba się jakoś narobić nad tym. Więc ja ogólnie zawsze mam tak, to znaczy zawsze, od pewnego czasu tak mam, że już po prostu nie kupuję w MediaMarku ani w żadnych takich sklepach, tylko zwykle kupuję w sklepach przez internet, bo zwykle zaoszczędzę tam do, nie wiem, no max 50 zł nawet czasami, jak tak patrzę sobie, co później kupiłem. No, na serio, nie pamiętam, co to była za gra. Ale chyba w MediaMarku była za 200 zł, a kupiłem ją później przez jakiś sklep cyfrowy. W sensie nie cyfrowo, jak nie, typu na PSN czy coś, tylko kupiłem, że doszła mi to, nie? Pocztą. To chyba bodajże było 150 albo mniej nawet, więc no, MediaMark sobie zawyższa troszeczkę. Zawyższa, mówisz? No to ciekawe. Nawet Sonic Unleashed miał jakąś różnicę chyba 20 zł czy coś, nie wstydu. No to ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o to. Znaczy, powiem tak, nie powiem, że nie nurtuje mnie to pytanie i zanim ktokolwiek powie, że ej, zaraz, ale ty chodzisz do MediaMarkt tylko, żeby se patrzeć, czy żeby se coś kupić? No jasna sprawa, że chodzę, jak mam pieniądze czy coś, to idę sobie coś kupić. Jeżeli ktokolwiek byłby tak zdesperowany, że oczekuje na takie, szczerze, trochę dziwne pytanie, odpowiedź, tak. Aczkolwiek... Ja osobiście chodzę do MediaMarku tylko po to, żeby sobie pooglądać. Jak na przykład było Wii U w moim MediaMarku, to sobie często tam chodziłem i grałem na Wii U właśnie. Jeszcze nie mam Wii U do dzisiaj, więc to było fajne przeżycie. Ale w każdym bądź, jeżeli chodzi o to, no... Mnie to na przykład interesuje i z drugiej strony mnie to aż normalnie no ciekawi, no słuchajcie, no dla mnie to jest naprawdę ciekawa rzecz, że coś takiego jest ten i lubię jak jakby technologia idzie, że tak powiem, do przodu, a nie stoi w miejscu. No bo co, wyobraźcie sobie, co by to było, gdybyśmy nie mieli, nie wiem, nigdy telewizorów, załóżmy HD albo tych nawet 4K. Jezus Maria, jakbyśmy stali w miejscu, to byłaby masakra przecież. To 4K tak naprawdę nic nie daje, więc nie wiem, na dobrą sprawę moglibyśmy się zatrzymać na tyle, nie wiem, na Full HD i nikt by nie narzekał chyba. Być może. O, i tutaj w sumie mogę opowiedzieć o jednej rzeczy, którą właśnie w tym momencie widzimy na ekranie, czyli między innymi ten oto monitorek, ten z takim, widzicie, podaniem sobie piątki. To jest tak jakby taki co-op monitorek, który pozwala ci, nie wiem, zrobić właśnie coś takiego, co widzicie teraz na ekranie, bo ciężko mi jest to wytłumaczyć i po prostu, kiedy będziecie naparzać X-em, to Sonic i Tails po prostu będą, że tak powiem, atakowali i z tego macie dużo pierścieni. No jedna wielka rozpierducha, która tylko wystąpiła tak naprawdę w tej grze, choć mam pewne wrażenie, że mogła trochę zainspirować Double Boost w Sonic Forces. Bo na dobrą sprawę to jest mniej więcej tak naciąganie, ale mniej więcej ta sama koncepcja na dobrą sprawę i sam fakt tego podania sobie ręki tudzież piątki jest tutaj, więc no. No i jestem zdziwiony, że nawet dobrze mi idzie ten akt. Szczerze, kurde, 214 pierścieni, Jezus Mario. Tak musiałem nieźle być zdesperowany i pewnie musiałem nieźle naparzać w przycisk restartowania tego poziomu, bo tak, dla osób bardzo ciekawskich. Ja tego poziomu, a raczej aktu, nie przeszedłem za pierwszym razem. Jasna sprawa, większość tych poziomów udało mi się przejść za pierwszym razem, ale ten wyjątkowo chciałem się postarać, bo ci, co widzieli początek poziomu, jest ta tak zwana smoła, czy olej, który cię tam na sam dół sprowadza, co nie? Mhm. Ale pamiętajcie, że tam jeszcze na samym początku, gdy się schylicie lekko, zobaczycie, że tam jest czerwony pierścień, którego, no, bardzo chciałem zdobyć, nie będę tego ukrywał. No i mała też klaryfikacja co do tych czerwonych pierścieni, jak zapewne zauważyliście, że to nie jest tak jak przypadku, nie wiem, Sonica Lost World, czy innego Sonica, że, nie wiem, macie do zebrania, załóżmy, daną ilość tych czerwonych pierścieni. Tutaj zbieramy tylko w każdym akcie po jednym. Nie ma tak, że zbieramy po 5, 10, 15. Tylko jeden. Tak, plus dodatkowo te pierścienie, w przeciwieństwie do Sonic Generations Lost World, Colors i Forces, też w sumie nic nie dają.
Dokładnie tak. I dla osób, które są ciekawe, no to skoro ci to nic nie daje, to 100%, to na cholerę nas męczysz tymi special stage'ami, na cholerę ty to robiłeś, dlaczego traciłeś swój czas, czy ty masz rozum i godność człowieka? Tak, jak najbardziej mam. Po drugie, chciałem zrobić coś, co było troszeczkę, powiedzmy, tak w cudzysłowie nowe, bo wiecie, Pixel zrobił Let's Play, gdzie nie zbierał tego i oczywiście, żeby nie było, nie mówię, że Pixel zły, niedobry i tak dalej, ale chciałem zrobić coś takiego innego, coś, co by wyróżniało nasze oba Let's Play'e. Bo wiecie, ja i on teraz nie zrobiliśmy Let's Play'a z kamerką, znaczy on to zrobił tam z 3 lata temu, czy tam już z 4, nie wiem ile to już będzie. Nie, z 3 lata temu będzie, no, coś takiego. Nie pamiętam. Wiecie, a ja nie mam jak jakby pokazać mojej jakby pięknej twarzuni, no bo wiecie, ja to zagrywałem w post, ale jeżeli ktoś chce, to może tutaj sobie zobaczyć moje piękne zdjęcie. O ile nie zapomnę dać XD. No. No i oczywiście sobie dla klaryfikacji wczoraj, albo przedwczoraj, oglądałem sobie Let's Play Pixela z Sonica 4 Episode 2. I aha, powiem wam szczerze, jeżeli chcecie znać moją szczerą opinię, Pixel tam gadał niesamowite głupoty. Tak on pierdzielił i pierdzielił, jeszcze raz pierdzielił, że nawet, no nie wiem, pogubiłem się w połowie, że tak powiem, oglądania tego filmu. A tak teraz bez żadnych żartów. Rekomenduję wam obejrzenie jego Let's Play'a, bo naprawdę fajny zrobił. Fajny sposób podszedł do nagrywania tego. Tak więc, Pixel, czuj się zaszczycony w tym momencie, że zarekomendowałem twój Let's Play sprzed 3 lat. O mój Boże, dziękuję. Normalnie ktoś... Jedyne co tam jest złego w tym Let's Play'u to to, że powiedziałem, że to jest przydatny. Nie pamiętam tego okresu w moim życiu w ogóle, jak nagrywałem to i powiedziałem to, więc od razu mówię, że chyba nie byłem z pełna rozumu wtedy. Tak, bo powiedziałeś, pamiętam dokładnie, że jeżeli ktoś powie, że Tails jest bezużyteczny, to ty tą osobę jakby udusisz rękoma i nogami. No ja osobiście nie wiem, co się wtedy ze mną stało. Chciałbym bardzo przeprosić za gadanie takich herezji. Jak przede wszystkim. To było kłamstwo, nie słuchajcie się tak mnie sprzed 3 lat. Mhm. Nie słuchajcie się mnie, ja tam głupoty gadałem, jakby zignorujcie ten fakt, bo ja dalej podtrzymuję, że to jest gówniane. A ja teraz powiem tak, możemy zacząć w tym momencie debatę, ale ja na przykład nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Tails dostał takiego hejta, serio. No tylko ja hejtuję Tails. Nie tylko. Spotkałem się z większością opinii, gdzie większość osób mówiło, że Tails jest jakby taki gówniany i tak dalej. Ja na przykład, powiem szczerze, nie rozumiem hejtu na tą postać, bo ja uważam, że jest bardzo przydatny i tak to znaczy, szczerze... powiem tak, no poza mną, bo ja to ogólnie Tailsa nienawidzę jako ogółu, ale główny dlaczego ludzie już nie lubią tej postaci, to dlatego w sumie, że od Sonic Unleashed, nie od Sonic Forces, jak to niektórzy lubią hejtować Forces za wszystko, tylko nie to, co zrobiło, że po prostu Tails stał się taką, jakby to ładnie ubrać słowa, no pizdeczką taką się stał. Najlepsze porównanie to to, że w Sonic Adventure 1 tam Tails pokonał Chaosa 6, a Chaosa 6, a w Sonic Forces srał przed Chaosem 1. Chaos 0. Więc po prostu to taki jeden wielki kontrast był i ludzie przez to bardzo się zdenerwowali. Oczywiście nikt tego nie widzi, co było w Unleashed, że na przykład, no nie wiem, w Unleashed w pierwszym poziomie Warhoga Tails był otoczony przez przeciwników. Oczywiście, no... co mógł zrobić Tails? No odlecieć, no powiedzmy, no przewyższył go to, no i odleciał. Ale nie odleciał... Odleciał w bezpieczne miejsce, tak, to przyznam. Ale zaczął o pomoc, bo nie dał sobie rady. Co z tego, że uciekł, ale on nie dałby sobie... Nie może odlecieć dalej, nie może odlecieć... Nigdzie indziej musi wołać o pomoc, bo tak, to nie ma jakiegoś powodu. Słuchaj, mogę się naprawdę mylić, ale czy czasem taki troszeczkę hejt nie zaczął się trochę od Lost World'a przypadkiem? Trochę na Tailsa? To jest... Możliwe, że tak, bo tam się bardzo tak arogancko zachowywał.
bo dla tych, co nie wiedzą, taki mały spoiler, Sonic Lost World, Eggman i Sonic są, że tak powiem, zmuszeni do pracy zespołowej. I po prostu jedna tam scena... Eggman mówi bardzo wtedy tak zrozumiale i w sumie ma dobry plan, co trzeba zrobić. A Tails po prostu tak z dupy się wkurza na Sonika, że dlaczego on się słucha Eggmana, że to jego się powinien... że Sonic się jego powinien słuchać, bo on jest jego przyjacielem, a Eggman to jest wróg i po prostu tak to było strasznie z dupy i nie miało to żadnego sensu. Więc no. Więc to pewnie też to też zbudziło trochę taką niechęć do Tailsa. Tak jest. No i to... Czyli można tak powiedzieć, że trochę to się od tego wzięło, no nie bądźmy, że tak powiem, wiesz. No tak, no... No. No... Zakładam, że pewnie Unleashed ludzie aż tak bardzo tego nie widzą, bo jednak to była pierwsza gra, w której tak się zachowywał, więc w sumie, to pewnie tak o zrobili, bo to było potrzebne. Ale później już w każdej następnej grze był taki. I później... I to chyba Forces przelało czarę, że tak powiem. No nie wiem, no mi się... Że już było to całe Sonic, help me! No jeżeli chodzi o Tailsa, to mi się właśnie wydaje, że właśnie to tak trochę bardziej od tego Lost World, właśnie między innymi przez tą współpracę, wiesz, Eggmana z Sonikiem, to on się tak trochę poczuł zazdrosny i nie powiem, że nie, bo ja tutaj nie mam zamiaru usprawiedliwiać go. Uważam, że jednak zachował się wtedy bardzo źle jako postać i pamiętajcie ludzie, my tylko komentujemy jego zachowanie w tym momencie. Jeżeli chcecie lubić, to lubcie Tailsa. Ja do niego przykładowo nic nie mam. No, Pixel żywi do niego wielką urazę. Możliwe, że nawet i uzasadnioną. Że tak powiem. No tak, dla mnie to jest po prostu zła postać napisana i w ogóle w swojej postaci jest do dupy. Bardzo nie lubię tego, że ludzie myślą, że ja po prostu palam do niego nienawiścią i zabraniam po prostu każdemu go lubić, bo ja mam rację, a inni nie mają racji, więc chawam w D i nie lubcie sobie te. Macie nie lubić Tailsa, no to przepraszam bardzo, ale to no to ja tak nie myślę. Lubcie sobie tam kogo chcecie, ja to mam tak szczerze rybkami na to, kogo sobie tam lubicie, a kogo nie, więc no ja nikomu nie zabraniam tej okropnej postaci lubić. Musiał podkreślić, on... Widzicie, Pixel nie mógł się powstrzymać, on nie mógł powiedzieć, że no tej nawet postacią musiał powiedzieć i dołożyć 3 grosze tej okropnej postaci. Człowieku! Ja jestem do słuchu, mówię, no kurde, no. Ty jesteś szczery po prostu. Ja jestem szczery, no. Dla was może to nie być do dupy postać, dla mnie to jest do dupy postać. Dużo ludzi nie lubi Biga, ja lubię Biga. Ja nie lubię Tailsa, dużo ludzi lubi Tailsa. No i żyjemy w harmonii, no Jezu, no. Każdy ma swoje zdanie, ludzie, pamiętajcie. Dokładnie. Nie każdy musi lubić to, co na przykład wy lubicie. Mhm. To czekaj, to idąc z tym takim myślenia, czyli... najlepiej to... Kto tam jest jeszcze z Sonika jakby trochę nielubianą w sensie postacią? Nie wiem, Silver trochę jest taki nielubiany? Nie, Silver jest dosyć lubiany. No mówię, Big jest bardzo nielubianą postacią. Ale z tego, co ja tak obserwuję sobie, to Silver trochę się zmienił pomiędzy tym 06 a pozostałymi tam grami, gdzie on tam wystąpił. W sumie tak za dużo grach nie wystąpił, a przynajmniej gdzie miał więcej niż tylko 2 słowa do powiedzenia. Jedyny tak naprawdę, gdzie wystąpił, gdzie miał jakąś rolę, to chyba Rivals 1 i 2. Trochę w Colors na DS-a gadał i Forces tak naprawdę. Bo w Generations... W sumie nie wiem, nie miał zbytnie jakąś charakterystyki większej. No ale tak szczerze, jeżeli chodzi o Forces, to ja tak jak ja zauważyłem w sumie tego Tailsa, kurde, Silvera, sorry, że tak się zaplątałem, jakby komuś przeszkadzało. To ja tak zauważyłem, że on się tak zupełnie w przeciwieństwie do 06, gdzie tam w 06 po prostu był, nie wiem, przewrażliwiony trochę w jakimś tam stopniu, czy tam przerażony, czy w ogóle on tak panikował na każdym prawie że kroku. To tak, to się zupełnie inaczej zachowuje. No to dosyć prawda. Silver z 06, tudzież Rivals 1 i 2, a Silver z Forces to są tak naprawdę dwie różne postacie.
Silver w 06 tak naprawdę był taki dosyć naiwny. Można by powiedzieć, taki ogólny. No, rozsądkiem to on nie myślał, no powiem tak. A Forces to odczułem wrażenie, że on jest taki trochę dupkowaty się zrobił. No, ogólnie Forces to był tam chyba generałem jakimś, więc był taki. Jego główne motto to no, że ja to. Jestem optymistą, ale jestem też realistą bodajże. O, to tak to było, więc. Więc no, Silver się bardzo zmienił. Nie wiem czy bardzo lubię tą wersję Silvera, chyba bardziej wolę tą z O6, tak szczerze. Czyli czekaj, uważasz, że jakby ten Silver z 06 jest taki, nie wiem, naturalniejszy, że on tak naturalnie się zachował, a tamto trochę tak, jakby jest? Tak, ja sądzę, że taki. Ja odbierałem trochę Silvera takiego dupkowatego w Polsce i to według mnie jest tak trochę niezbyt dla tej postaci, tak. No, to nie jest naturalne, no bo w każdej części, no w trzech, no ale dobra, no. W trzech częściach to był taka dosyć taka. Taka no niby poważna postać, ale miała swoje, że tak powiem, takie śmieszne momenty, tudzież no właśnie takie trochę głupkowate momenty, a Forces to był po prostu kompletna powaga. Jakiś, nie wiem, kurde, weteran 50 lat po wojnie. Ja tak odbierałem Silver Forces. I teraz pewnie się zastanawiacie, bo żeśmy przegadali tutaj właśnie akt trzeci, Oil Desert i bossa, bo jak sami zauważyliście, walka nie była jakaś szczególnie trudna. To pewnie teraz pomyślicie sobie, dlaczego cofamy się do Oil Desert akt 3. Otóż dlatego, że nie mam tutaj zebranego szóstego szmaragdu chaosu. A nie udało mi się go zdobyć przez pryzmat pewnych kolców, które się pojawiały pod koniec tego aktu. Bardzo wam dziękuję, kolce, za spieprzenie mi gameplayu. Brawo! Tak więc możemy dalej kontynuować sobie naszą rozmowę. Mam nadzieję, że w ogóle wam się podoba to, że tutaj próbujemy analizować jakby postacie albo trochę wyrazić nasze opinie co do niektórych postaci. Bo przynajmniej to jest jakiś off-top, nie mówimy na temat tutaj poziomu, bo jak widzicie, sam poziom w sobie nie jest jakoś szczególnie ciekawy. Poza tym, że nawet ma fajną muzykę, nie powiem, że nie. Fajny tak, sposób. Uwielbiam muzykę Oil Desert. Nie powiem, że nie jest fajny sposób też zrobiony, bo fajnie nawet tutaj niektóre przeszkody występują. Wiecie, ogólnie graficznie on fajnie wygląda moim zdaniem. Nie będę tego ukrywał. No ale co byśmy mieli tutaj więcej do powiedzenia? Nawet tu mamy te ciekawostki, co ci podesłałem, co tam ci mówiłem, ale one to też są takie trochę z czapy wzięte. Na dobrą sprawę Sonic 4 Episode 2 nie ma ciekawostek, to już chyba podkreśliłem w pierwszym odcinku, że no, tak naprawdę no, ciekawostki na tej gry się skupiają na tym, no ten poziom czerpie z tego i tego z klasycznych gier, albo z jakichś innych. I na tym się kończą ciekawostki. Dziękuję, dobranoc. Komentował dla was Mateusz Pixel, pomidorowy.pl. Dziękujemy za uwagę. O, dokładnie. No dokładnie, tak więc widzicie, no po prostu ciekawostki mówią o tym, z jakiej gry ta gra plagiatuje. O, możemy tak to powiedzieć, z której części gra plagiatuje najbardziej. No to dosłownie to jest to. I tak, i teraz uwaga, to, że na przykład my uważamy, albo no nie wiem, w pewien sposób wyrażamy opinię, że nie wiem, Sonic 4, ogólny serial Sonic 4 epizod 1, 2, no trochę w leniwy sposób jest zrobiona, że zamiast być taką trochę kontynuacją, to trochę remake'uje coś, co już widzieliśmy na Mega Drive'ie, i to nawet czasami dosłownie, co do kropki, to nie oznacza, że, nie wiem, zabraniamy wam lubić Sonic 4 epizod 1 i 2. Nie no, akurat to, że to jest jeden wielki plagiat z wcześniejszych gier serii, to jest raczej znane bardzo ludziom, więc no. Nie trzeba to za nic. No to jest znana informacja, to jest fakt, a nie opinia. Ale no, jeżeli lubicie bardzo i uważacie, nie wiem, w jakimś tam stopniu, że nie wiem, nasze słowa was nie przekonają, że nie wiem, macie nie lubić albo stwierdzić, że no trochę w leniwy sposób jest to zrobione, to nie musicie się nas słuchać, możecie nasze zdanie, wiecie, taki tip, teraz daję wam taki poradnik, możecie nasze zdanie mieć głęboko w dupie. Nie, ja osobiście nie hejtuję gry, w szczególności Sonic 4 Episode 2, to jest dla mnie dosyć dobra gra. Ja
No ja? Lubię, na pewno powiedziałbym, że lubię, no. Jak, powiem tak, jakbym miał ją mobilnie, powiedzmy, nie wiem, na jakimś Switchu czy na Wicie, to bym na pewno się w nią zagrywał. Więc... więc no... Ja lubię Saria Sonic 4. Ja nie jest jakąś świetnie, nie nazwałbym ją najlepszą grą Sonica kiedykolwiek, ale zdecydowanie jest... ma swoje dobre strony. Ja powiem tak, ja też lubię bardzo Sonic 4 Episode 2, ja tylko tak mówiłem ogólnikowo, jeżeli chodzi o serię Sonic 4 Episode, bo uważam tak, Sonic 4 Episode 2 jest bardzo dobrym, nie wiem, upgrade'em od Sonica 4 Episode 1, że tam trochę nowości też trochę takich od siebie wprowadził, bo szczerze powiedziawszy, Sonic 4 Episode 1 jest dla mnie bardziej leniwą taką grą, że tak widać... Wiesz, mocny plagiat, mało oryginalności tak naprawdę. Tutaj to chociaż no tak. Się, wiesz, to postarali z tym chociażby power-upem, że nie wiem, tam Sonic i Tails wciśniesz kwadrat i nie wiem, oni zamieniają się w kulkę i podążają do przodu w prawo, albo że Tails jest na coś bardziej przydatny niż tylko na latanie samo. No i trochę tak podrasowali, no, design poziomów, no, bo patrz, no jakby no, ktoś mi pokazał Green Hill Zone i Splash Hill Zone, to bym powiedział, że to jest dosłownie ta sama rzecz, a... Tutaj jakby mi ktoś pokazał, no powiedzmy, no przynajmniej z tym Oil Desert, że no dali ten piasek, no to jest jakaś tam kreatywność, choć mała, bo mała, ale jakaś jest. Dokładnie. W przeciwieństwie do tego, że Sonic 4 po prostu tak naprawdę zrobił jeden wielki remake. Znaczy remake, no powiedzmy, że taki no mały remake, powiedzmy, Sonica 1. Jedna tam naprawdę oryginalność to było tylko chyba poziom, w którym się jechało tym wózkiem górniczym i tyle w zasadzie. Jestem ciekaw, jak fani zareagowali na wieść, jak wtedy wyszło w tamtych czasach Sonic 4 Episode 1 i 2, czy oni byli jakoś szczególnie striggerowani, bo nie wiem, sądzili, że wyjdzie, nie wiem, Sonic Adventure 3, czy... Jestem ciekaw, co oni fan wtedy. Człowiek, oni dzisiaj są striggerowani. Serio, że wyszedł Sonic 4 Episod jakikolwiek? Że są striggerowani, że zamiast nowej gry wyszło coś, co już widzieli? No może nie tyle, że wyszło coś, co już widzieli, chociaż to też, ale po prostu na striggerowanie, że to jednak to ma, że tak powiem, czelność porównywać nazywać się Sonic 4. Właśnie, to ma czelność nazywać się Sonic 4, a no co jak co, ale no... Nawet ja to powiem, no Sonic 3 and Knuckles to czwórka nie pobija. Ta. I hej, mamy szósty szmaragd chaosu o kolorze zielonym albo limonkowym, jak chcemy się tutaj sprzeczać. Powtarzam raz jeszcze, daltoniści, bądź też osoby, które się bardzo dobrze znają na kolorach, jeżeli chcecie wejść ze mną w debatę, co to jest za kolor, proszę bardzo. O Jezus Maria, ale se wrogów teraz narobię. Dobra, trudno się mówi. Tak więc, no cóż, odcinek będzie zbliżał się końca, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podoba nasze komentowanie Sonic 4 Episod 2. Tutaj byłem ja, czyli Pomidorek, wraz ze mną jest Pikselek. No ja. Taki dobry. No i w następnym odcinku zbierzemy się z White Park Zone. Dokładnie. Będziemy tak, walczyć z Metal Soniciem. Z dobrą muzyką. Tak więc trzymajcie się, cześć, na razie i jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie w ogóle o naszej serii oraz te tematy, o które was prosiliśmy w pierwszym odcinku, ale żeśmy się pośpieszyli. No i zajrzyjcie na kanał do Pixela, zostawcie mu subskrypcję, jeżeli lubicie również sonikowy content, bądź też i inne gry, które nagrywa, poprawię się od poprzedniego odcinka. I widzimy się w kolejnych. Tak więc na razie i cześć! Pa, pa!